Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj w Forcie Sokolnickiego, tutaj swego czasu był taki wernisaż, też taki nieudany. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma tu Białystok Ameryki, nie ma tu cerkwi, nie ma tu baciuszek, no to więc moherowość w najgorszym wydaniu, to znaczy taka, która nie chodzi na mszę, a jak chodzi, to z łaski, a jak chodzi, to raz na 2 lata kaszlą, plują, ziewają, kopcą na ulicach, czyli poganie lepiej już postępują, prawda? Państwo zobaczą, jakie blaski. Także proszę Państwa, ni w lewo, ni w prawo, źle naświetlone, złe miejsce przedstawienia, tutaj goła ściana na przykład. Chciałam to pokazać, a tu nie ma nic na tej ścianie, a tu gdzie co jest w kącie, się świeci, zagłusza światłem, jak to się mówi, zaślepia, nie oślepia, nie oślepia. Czyli, no, dziadostwo. Ale to któryś raz już widzę, że w tej prochowni. Przecież to nie jest Boleść 2, to nie jest prochownia w teatrze, stara prochownia. To jest taka prochownia, o której nikt nic nie wie. I Bogu dzięki, dobrze, żeby nikt nic nie wiedział, tylko ci mieszkańcy z Krasińskiego, którzy jak mają pieniędzy za dużo, to mogą tu sobie przyjść w parku, posiedzieć, piwo zamówić. A ten Wojtek, jak głupi był, taki głupi będzie. Strasznie głupi.